wiem, jeśli mnie cieszy, ale wróciłam. To jest najtańsze. Strachy na głowie. Generalnie plan na ten film był taki, że przejdziecie ze mną proces z dnia dziarania, że wstaniemy sobie razem rano, rzucimy śniadanko, zbierzemy się, pójdziemy na dziarę i ten dzień to będzie taki film, bardziej vlog. Tak, ale wstałam za późno, musiałam się szybko zabrać na dziarę. No więc niestety ten film, w sensie plan na ten film nie doszedł do skutku, ale zrobimy ten film troszeczkę inaczej. Ja już jestem po dziarze, jak zresztą możecie zauważyć, albo nie zauważyć, bo w sumie trochę się nie widzieliśmy, więc nic dziwnego by nie było, jakbym miała więcej dziary przez ten okres, no ale jakby dziarka nowa wleciała. Wrzucę wam tutaj wstawki z tego dnia, jak byłam w studiu, jak się dziaraliśmy, ogólnie jak to wszystko wyglądało. Tak, i to jest właśnie ten moment, kiedy wpadniecie ze mną na chwilkę na dziarkę i jak widzicie tutaj razem z Sebastianem będziemy golić mi łapę, żeby ładnie odbić kalkę, no i teraz lecimy z dziaraniem i powiem wam szczerze, nie było tak kolorowo jak wygląda na tych filmikach, przynajmniej sobie pogadaliśmy, więc to dało trochę otuchy. No tutaj na dole też nie było za fajnie, no ale przynajmniej efekt końcowy jest super, także warto było cierpieć. Odnośnie jakby samego dziarania, a w zasadzie nie dziarania, tylko przygotowania się do dziary, najważniejsze w tym dniu jest to, żeby się wyspać, czego ja w sumie nie zrobiłam. Fajnie by było, żebyście nie byli chorzy. Ja w sumie byłam po przeziębieniu, więc też tak mój organizm był trochę osłabiony, więc no brak odpowiedzialności, jakby nie bierzcie przykładu ze mnie, bo ja też nie chciałam jakby z dnia na dzień odwoływać wizyty w studiu, bo no nie robi się takich rzeczy. No chyba, że macie jakieś takie ciężkie sytuacje, no to wiadomo. Ja jeszcze dostałam okresu rano, tak. Generalnie ten dzień to był żart, jeden wielki żart. No, więc też z tego powodu, że się czułam jak się czułam, to też nie chciałam się rano nagrywać tego filmu, więc nagrywamy to w troszeczkę inny sposób, który mam nadzieję, że też dla was będzie ciekawy. Odnośnie dziary, nie mam tych dziar nie wiadomo jak dużo. Mam tutaj dziarkę, tutaj mam taką malutką, ta była praktycznie nieodczuwalna, to od razu wam powiem. Mam tutaj rybkę, którą robiłam pierwszą w tym studiu, w którym byłam. No i teraz jest druga dziarka, którą robiłam, ponieważ razem z tatuatorem, z Sebastianem, będziemy sobie robić wspólnie rękaw, także super. Już nie mogę doczekać jak się skończy, bo no mega mi się podoba. No, jestem dość niecierpliwą osobą, także możecie się domyślić, że czekanie na zrobienie wszystkich tatuaży, które już bym chciała mieć na sobie, to jest katurga, no ale jakby po pierwsze terminy, po drugie hajs, po trzecie czas. Robienie tatuaży w lato, czyli tak jak teraz zrobiłam, nie jest zbyt dobrym pomysłem, także też nie polecam brać jakby przykładu za mnie, no ale cóż, jakby do odważnych świat należy, albo do debili, jedno i drugie się zgadza, także no, jest super. Wchodząc na stricte jakby już temat tatuażu, w ogóle nie zwracajcie uwagi na to, jak ja wyglądam, bo mam siano na głowie, wymiętą koszulkę, jakby dalej mam okres, nie? Więc samopoczucie jest bardzo, bardzo nisko, ale nie przejmujemy się tym, działamy. Jeżeli chodzi o dziarę, to po pierwsze, tak jak już wspomniałam, śniadanie, najlepiej takie dosyć duże, żeby wiadomo, nie jakieś nie wiadomo jak ogromne, bo możecie się zheftać na tym, więc no nie jest to nic fajnego. Ale jak to śniadanko wleci takie dość syte, to na pewno wam to pomoże przetrwać dziaranie. Szczególnie, że no, ja miałam całodzienną sesję, więc byłam tam od godziny 10 do godziny. Okres. Byłam tam od godziny 10 do godziny jakoś 17. W sensie skończyliśmy w sumie wcześniej, bo skończyliśmy jakby. Jak idziesz na całodzienną sesję, to i tak wykupujesz całodzienną sesję, ale jak skończycie wcześniej, no to po prostu skończycie wcześniej, nie? My skończyliśmy trochę wcześniej, w miarę szybko się uwinęliśmy, nie było to na tyle też aż tak skomplikowane, jak na przykład była rybka, którą miałam zrobioną wcześniej, bo było tam więcej detali. No jakoś w sumie szybko się pracowało, więc fajnie. To, co jest jeszcze ważne, żebyście mieli w sumie coś słodkiego, woda. No i generalnie, żebyście mieli takie rzeczy, żebyście nie musieli chodzić po sklepach, przerywać sesji, bo może się wydawać, że robienie przerw to jest dobry pomysł. To jest generalnie najgorszy pomysł, bo przedłużacie sobie katusze, a jakby podczas dziarania jakby no skóra, która jest cały czas kaleczona, no bo umówmy się, dziaranie to jest w jakimś stopniu kaleczenie swojego ciała, które jest super.
polecam. Ale no, robicie sobie lekkie ziadziu, więc normalnym jest, że wam spuchnie ręka, czy ogólnie struktura i miejsce, na którym wy robicie po prostu tą dziarę. Więc w momencie, kiedy robicie długie przerwy, wychodzicie, wracacie, to skóra jest coraz bardziej spuchnięta, coraz bardziej czerwona, coraz bardziej piecze, co jest równoznaczne z tym, że coraz gorzej wam będzie jakby znosić ból. Z takich jeszcze ważnych kwestii, nie radziłabym pić dzień wcześniej alkohol, nie radziłabym raczej ogólnie być po jakimś melanżu, bo będziecie mega zmęczeni, więc no po prostu będzie was bardziej bolało, będziecie się bardziej męczyć, więc raczej nie polecam. Wiadomo też, że musimy brać pod uwagę to, jak duży robimy tatuaż. Każdy ma inny próg bólu, ja mam dość wysoki próg bólu. Generalnie mnie zaczęło boleć dopiero w momentach, kiedy zaczęliśmy robić przy zgięciu i na łokciu. I tak nie wyjeżdża ten tatuaż jakoś bardzo na ten łokieć, tylko bardziej przy łokciu, aczkolwiek i tak już to było odczuwalne. Jeżeli robicie jakąś malutką dziarkę, typu mały napis, no to raczej nie powinno to być aż tak bolesne, bo to jest dość szybki proces, więc robicie, wychodzicie jakby koniec tematu, nie? Jak tam siedzicie parę godzin i ta skóra jest już przeorana i tak naprawdę nie dość, że musicie robić kontury w jednym miejscu, to jeszcze wypełnienie, no to wasza skóra po prostu zaczyna mieć was dość i sobie myśli, dzięki, zajebista jesteś. No, ale z takich jeszcze ważnych kwestii, na pewno najważniejszy zakup po zrobieniu dziary to jest to cudeńko, Bepanthen. I ważna rzecz, kupujemy sobie Bepanthen krem, nie kupujemy Bepanthen maści, ja popełniałam ten błąd. Bepanthen maść to jest bardzo tłusta breja, która wam zalepi całą dziarę i zrobią wam się syfy na tej dziarze, bo po prostu pory, które są, zostaną tym zatkane. Generalnie jakby chodzi o to, żeby jakoś bardzo nie natłuszczać, żeby ta skóra miała jak oddychać, no bo szybciej wam się po prostu wtedy zagoi. Wiadomo, że też nie możecie czegoś takiego robić, że jej w ogóle nie smarujecie, bo po prostu zacznie wam pękać skóra i w momencie, kiedy wam ta skóra zacznie pękać, to ta dziarka się może po prostu bardzo brzydko zagoić. No ale to wiecie, według uznania, nie? Można sobie też kupić na przykład kremy, po prostu takie balsamy po tatuowaniu albo do tatuażu, to też na pewno się sprawdzi. Aczkolwiek to jest najtańsze. To jest najtańsze, nie polecam przypłacać. Dziara i tak jest droga. Na pewno bym nie planowała, znaczy nie planowała, nie polecałabym iść na imprezę po dziarze. Ja wiem, że można, bo to jakby, no można, nie? Ale ja na przykład byłam tak wymęczona, że jedyne o czym ja myślałam, to o tym, żeby zjeść i spać gdzieś tak. Teraz jest też mega ciepło, nie wiem jak to u was wygląda, u mnie z jedzeniem w takich temperaturach to jest dramat, bo sobie nie radzę z tym, bo jest mi cały czas na okrągło niedobrze, bo po prostu mam problemy z termoregulacją, także ciepłe jedzenie nie pomaga. No ale generalnie musicie coś zjeść, nie? Żeby wam się szybciej organizm zregenerował i pijcie dużo wody, szczególnie właśnie w takie upały, bo to też jest ważne. Ogólnie co do samego wykonania dziarki i generalnie do studia, ja robiłam dziarkę w Make Art Tattoo w Krakowie na ulicy Karmelickiej. Studio jest bardzo spoko, atmosfera w nim też, wszyscy was traktują jak ziomki, co dla mnie jest mega ważne, bo generalnie jakby okej, samo robienie tatuażu jest fajne, ale generalnie atmosfera, która jest naokoło, też jest bardzo fajna. Szef, który jakby jest w tym studiu na co dzień, kontroluje robienie każdej dziary, więc zawsze podchodzi, pyta się jak tam. W ogóle no taka chilloutowa mega atmosfera, no tak mówię, jakbyście wpadli na kawkę do ziomeczków, także wydaje mi się, że warto. Ja robiłam dziarę u Sepci, oznaczę wam go tam na dole. No i Sebastian ma generalnie taki styl, który mu bardzo odpowiada. Ja w ogóle cały rękaw chcę sobie zrobić w stylu japońskim i podoba mi się jego wykonanie gdzieś tam pomysłów, które mu podsyłam. Dobrze nam się współpracuje, bo to co też jest ważne moim zdaniem w robieniu tatuażu, to to, żebyście mieli fajną więź ze swoim tatuatorem. Wiadomo, nie musicie wymagać, żeby ten tatuator z wami pisał 24/7 i był waszym ziomkiem i żebyście do niego dzwonili nie wiadomo co. Bardziej chodzi o to, że wiecie, kto co lubi, nie? Ja na przykład lubię sobie przyjść na dziarkę, posiedzieć tam parę godzin i sobie z tą drugą osobą pogadać, jak z ziomeczkiem. Niektórzy lubią po prostu sobie tam siedzieć, wkładać słuchawki i się nie odzywać. Każdy ma swoje flow, ja mam takie flow, żebym sobie mogła po prostu z tymi ludźmi tam pogadać, bo są zajebistymi zajawkowiczami i po prostu fajnie mi się z nimi gada. No i co? Odnośnie samej dziary w sobie, no to tak,
To jest dość spory tatuaż, więc myślę, że się będzie trochę goił. Strzelam, że tak do miesiąca, znaczy nie strzelam, tylko tak zostałam poinformowana i też po wcześniejszej dziarze widziałam, jak to wygląda. Tak naprawdę do miesiąca czasu gdzieś skóra się zasklepi w 100% do takiego stanu, w jakim była wcześniej. No i dopiero wtedy będę mogła wchodzić do wody, opalać się, aczkolwiek opalanie dziary to nie jest dobry pomysł, więc dziary raczej opalać nie będę, ale 50 kableci, więc resztę ciała może sobie poopalam, bo jestem blada jak ściana. No, więc w sumie z takich najważniejszych rzeczy to jest chyba wszystko, tak mi się wydaje. Cóż wam mogę jeszcze powiedzieć? Z rzeczy, które się zmieniło, jak mi tu nie było, jestem blondynką, uważam, że jest mi lepiej w jasnych włosach. Podejrzewam, że tylko ja tak uważam. Nie no, ale tak dobrze się w nich czuję i generalnie jajówa na głowie jest super, polecam. Zrobiłam sobie kolczyka, jest fajnie, jest bardzo, bardzo fajnie. Zaczynają się wakacjones, także też w ogóle cudownie, muszę zrobić praktyki, więc cały mój urlop pójdzie na praktyki, ale jest cudownie. Z dzisiejszego filmiku to by było na tyle. Ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że poświęciliście chwilę na oglądnięcie mojego filmiku. Życzę wam super dzionka, super poranka albo super wieczoru, bo nie wiem, kiedy to oglądacie. W każdym razie mam nadzieję, że macie dobry dzionek. Albo będziecie mieć dobry dzionek. No i co? Ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym filmiku i w sumie to tyle. Cześć!